Za nami kolejna edycja Top Model. Czy ty śledzisz jako modelka poczynania początkujących modeli w tej branży? Czasami zdarza mi się obejrzeć jeden odcinek, ale zazwyczaj jest to pora, kiedy kładę dzieci spać, szykuję rzeczy na kolejny dzień, planuję obiad, piszę blog, więc nie mam za dużo czasu, żeby rzeczywiście to regularnie śledzić. Ale niemniej jednak sama byłam kiedyś gościem w programie i sam program, idea programu bardzo mi się podoba. No właśnie, czy uważasz, że ci ludzie, którzy tam przychodzą, rzeczywiście mają szansę po tym programie odnieść ogromny sukces w Polsce czy na świecie? Myślę, że tak, że to zależy, jaka osoba zostanie wybrana, ale z tego, co wiem z tej edycji, na przykład chłopak, który został wybrany, rzeczywiście wygląda bardzo dobrze i myślę, że będzie mógł robić karierę za granicą i trzymam kciuki, bo wiadomo, że im więcej Polaków, im więcej osób w branży, tym milej. A czy ty byś się zdecydowała na udział w takim programie, gdybyś dopiero chciała wchodzić do tego świata? Ja miałam taki problem, że ja nigdy nie chciałam zostać modelką. To tak naprawdę zbieg okoliczności i naciski moich znajomych spowodowały, że trafiłam do modelingu, więc trudno mi powiedzieć. Myślę, że teraz już z tym doświadczeniem i z czasem, który już poświęciłam na modeling, może i bym się zdecydowała.